Bardzo serdecznie konferencji prasowej. Ten edycyjny gości pan Sebastian Mordol. Witam serdecznie. Teren gospodarzy Ariel Sworacki. Witam serdecznie. Bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania trenera drużyny Lechii Zielona Góra. Ciężko tak na gorąco powiedzieć coś mądrego po tym meczu, bo przegrywamy kolejne spotkanie, gdzie prowadzimy 1-0 i przegrywamy go znowu 2-1. Gdzie mamy swoje szanse, mamy swoje okazje i trzeba po prostu nad tym pracować. No tutaj te sytuacje, które mieliśmy i w pierwszej połowie na 2-0 i w drugiej połowie, gdzie mogliśmy bodajże trafić na 2-1 czy już później na 2-2, no jeżeli nie będziemy ich wykorzystywać, no to będziemy w ten sposób przegrywać mecze. Jeżeli chodzi o założenia, może więcej jakości z piłką, może więcej prób gry między linię, może więcej prób gry za linię obrony, ale to wszystko na chłodno po analizie. A tak, szacunek dla drużyny z Polkowic, wygrała ten mecz, zdobywa 3 punkty i to oni się dzisiaj cieszą. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz dzisiejszego spotkania trenera gospodarzy Ariel Sworacki. Dzień dobry. Przede wszystkim cieszymy się, że dzisiaj to zwycięstwo zostaje w Polkowicach, bo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa u siebie, bo wygrywamy dzisiaj pierwszy raz w tym sezonie na własnym boisku. Może nie był to mecz ładny dla oka, ale finalnie te 3 punkty zostają u nas. Tak jak tutaj trener gości powiedział, że oni też mieli swoje sytuacje i tak samo mógł ten mecz potoczyć się w jedną lub w drugą stronę. I zgadzam się z tym, bo my też mierzyliśmy się w poprzednich meczach z podobnymi problemami, jeśli chodzi o skuteczność, bo kreowaliśmy te sytuacje, natomiast ta piłka nie chciała wpaść do bramki. Dzisiaj udało się wygrać i przede wszystkim sercem, bo tak naprawdę zostawiliśmy dzisiaj w końcówce meczu, tak od 80 minuty, to chłopaki zostawili bardzo dużo serca na boisku, bardzo dużo determinacji i dobrze zarządzali tym wynikiem z boiska. Zmiany, które zrobiliśmy, też dały nam dużo jakości i też wniosły dużo do gry w tym meczu. Także no, nie chciałbym się też za dużo rozpowiadać po zwycięstwie, bo myślę, że zwycięstwa lubią ciszę i pracujemy dalej. Cieszymy się, że wychodzimy z tej strefy spadkowej powolutku, małymi kroczkami. Natomiast będziemy chcieli w kolejnym meczu zagrać również o 3 punkty, o zwycięstwo i myślę, że powoli to idzie w dobrym kierunku i te zwycięstwa przyjdą, jeśli chodzi o nasz zespół. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo trenerowi. Może państwo macie pytania do trenerów? Zapraszam. Trenerze, no bo z czego właściwie wynika to, że po raz kolejny prowadzicie? Początek meczu jest w porządku, dobry, tak? Wynik jest na plus, a potem po raz kolejny w tym sezonie no, przegrywacie. Nie ma tych 3 punktów. Bym chciał wiedzieć, tak, do końca, z czego to wynika. Znaczy, no, mamy swoje przemyślenia i po raz kolejny myślę, one się sprawdzają, bo mamy sytuację na 2-0 w pierwszej połowie, nie wykorzystujemy i ten mecz znowu mógłby wyglądać troszkę inaczej, tak. Ręka w polu karnym, indywidualny błąd, nie chowamy rąk za siebie, tylko gdzieś mamy ją z boku i jest rzut karny. No i taka jest piłka, tak. Wierzę, że to się odwróci, że naszą pracą pokażemy to, że będzie tych błędów indywidualnych coraz mniej i będziemy mieli więcej jeszcze spokoju, jakości w tych sytuacjach, w których możemy zdobyć bramkę i taką spokojną pracą z tego wyjdziemy, no bo to nie jest tak, że my jesteśmy zdecydowanie słabszym zespołem i przegrywamy kilkoma bramkami, tylko ciągle czegoś małego brakuje, ale no tak patrząc przez pryzmat tych wszystkich meczów, tak wygląda ta liga, gdzie spotykają się naprawdę równe zespoły z jakościowymi zawodnikami i często te małe szczegóły decydują. To jeszcze pytanie może o drugą połowę tego meczu właściwie. Wydaje mi się, że tam troszkę zespół był, nie wiem, może zagubiony, może coś po prostu no nie był sobą właściwie, mam wrażenie, zespół Lechii w drugiej połowie zwłaszcza. Nie wiem, nie odniosłem takiego wrażenia. Myślę, że zmiany też nam dały pewien impuls i te sytuacje gdzieś dzięki czy Kubie Kołodennemu, czy wygranemu pojedynkowi, wygranemu Dawida Dębskiego, to gdzieś tam dało nam jeszcze trochę oddechu, ale najwyraźniej zrobiliśmy za mało, żeby wyrwać tu choćby punkt. Jeszcze państwo macie pytania? Ja jeszcze do trenera zapytam. Rozmawialiśmy i trener przypomina, że skuteczność jest taką
Oczywiście, no, pracujemy w tym tygodniu. Tak naprawdę poświęciliśmy dwie jednostki treningowe w większości czasu na finalizację i nad poprawieniem tej skuteczności. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że my sytuację kreujemy. Sytuacje te są naprawdę po bardzo dobrych zagraniach, tylko po prostu no, brakuje tej skuteczności, brakuje tej pazerności, też zimnej krwi trochę pod bramką przeciwnika, bo tak jak tutaj trener powiedział wcześniej, no, my się mierzyliśmy z tym brakiem skuteczności w poprzednich meczach i wiemy, co to znaczy. I ja dzisiaj cieszę się z tego, że te dwie bramki dzisiaj zdobyliśmy i potrafiliśmy ten mecz do końca przetrzymać i go wygrać. Nic nie pytaj, dziękuję serdecznie. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego.